lepszego wstępu do strzelania jak tego, co widzicie tam, nie mogłem sobie wyobrazić. Dzisiaj jest jeden dzień do Sylwestra, tam leci jakaś przepotężna wyrzutnia. Słuchajcie w to echo i lecimy sobie ze strzelankiem. Sorry, nagrywam to z telefonu, a nie tak jak to zawsze bywa z kamery. Niestety zapomniałem tę kartę SD do kamery i jest bardzo już późno wieczorem, więc chcę, żebyście mieli normalnej godzinie w miarę jeszcze ten filmik, więc dlatego go nagrywam telefonem. Także no, co ja wam powiem, no lecimy z nagrywaniem. Mam nadzieję, że wam się filmik spodoba. No i co, jutro Sylwester. Myślę, że tutaj nic nie trzeba dodawać, bo słuchajcie to bez przerwy. Tak u mnie ludzie strzelają przed tym Sylwestrem, jak rzadko bywa. No naprawdę zapowiada się całkiem grubo na to, co się będzie jutro działo. Oni nie skończyli. Oni się dopiero rozkręcają. Kurde, kamerą to bym mógł tak przyzumować i wam to ładnie nagrać. Ale telefonem też widzicie. To nie jest jakaś mała kostka. No, już się zaczyna. Już się zaczyna, mamy prawie że pełnię. Także już koniec tego nagrywania innych fajerwerków, tylko sami odpalamy. Dobra, jeszcze sprawdziłem ustawienie Full HD, 60 fpsów się zgadza. Tutaj mamy taką oto wiszącą latarkę na gałęzi, żeby było trochę więcej światła niż zazwyczaj, bo kamera oczywiście potrzebuje mniej światła niż telefon. No i co? No i lecimy z tym odpalankiem, zanim całkiem zamarznę, jestem tylko w bluzie. Nie mamy tu jakoś wybitnie dużo artykułów. To stanko jest takie bardziej po prostu, żeby było, wiecie, dla podtrzymania tradycji, niż żeby porządny huku narobić i tak dalej. Tym bardziej, że nie i tak szkoda tego, jak nie mam jakiejś super kamery do nagrywania. Zobaczymy, czy ostrość w ogóle będzie to łapało. I pyłek grzymiaczek od Jorge. Ale dymu robi, huhu. Nie no, chyba nie najgorzej ten telefon. I słuchaj, że w tle jakaś wyrzutnia strzela. No ale teraz to bez przerwy. Ble, ale mi syf poleciał na twarz. Elegancki rzemiaczek. Te rzemiaczki są fajne, bo na nich to naprawdę sobie można porządnie zagrzać ręce. Także spoko, tu jest moje światło. No i bierzemy chyba najciekawsze rzeczy, które tutaj mamy, bez zbędnego przedłużania. Mamy tutaj też petardy, te kupione na Słowacji. Black Spidery, czy jakoś tak, więc sobie też go od razu odpalamy. Zobaczymy, czy zrobi jakąś dziurę w trawce, czy nie. O, tu jest lącik, się schował. Pyk! Ale mnie razi. No, z odległości 5-6 metrów, powiem wam, ogłuszyła mi prawe ucho ta petarda trochę. Nie miałem otwartych ust, więc pozytywne zaskoczonko. I co dalej? Mamy tutaj fontannę, więc odpalamy fontannę. Proszę bardzo, fontanna od Jorge. Jakaś taka w prochu, cała zasypana, ale to nic. Czy mogę wyłączyć latarkę w czasie nagrywania? Nie mogę. Wow! Ale ta fontanna dużo dymu robi, tutaj widać. No i gicik, ładnie sobie dała radę. Postrzelała nam tutaj trochę. To może teraz pozbędziemy się jej jakąś petardą. Jakąś petardą, która nas nie zabije, ale która zrobi trochę huku i będzie miała tyle siły, żeby ją rozerwać, czyli ta FP3. Także proszę bardzo, ona raczej nie powinna nic zostać z tej fontanny. Aha, to jest ta z zielonym lądem. Myślałem, że to jest stara FP3, kurde. Ale i tak była aż nadto wystarczająca. No nie dość, że nic nie zostało z fontanny, też się zrobiła leciutki krater w ziemi. To te Black Spidery to są jakieś słabe petardy, szczerze powiedziawszy, jak na 2 gramy. Bo te FP3 są lepsze, także nie polecam. No ale tu ze Słowacji to się kupiło, to wiecie. Uuu, ale coś dupnęło teraz głośno. Jakaś dobra rzecz poleciała u kogoś. A my mamy rakietkę Diabolo, jak tutaj ludzie, że strzelają efektami, to też im efektem odpowiemy. Tylko ona ma ułamany kijek do połowy. Mam nadzieję, że we mnie nie poleci, bo będzie przypał. Leć Diabolo, byle nie we mnie. Spierdzielamy. Huhu.
jak na tą cenę i wielkość, przepiękne i świetne rakiety. Naprawdę tutaj Jorge dał radę. Tak, mieliśmy sobie taką rakietkę Diabolo, udało się ładnie polecieć. Teraz lecimy z czymś większym, czyli z rakietą Neon, też od Jorge. No one chyba nie są aż tak fajne jak Diabolo, a na pewno nie tak opłacalne. Zobaczymy, jak sobie da radę. To chyba jedyna rakieta z tego zestawu, która naprawdę była dobra. Także mieliśmy trochę efektu. Czy mam tutaj coś jeszcze takiego ciekawego? Stroboskop to was nie będę zanudzał, bo to będzie długo trwało, a nic tutaj nie będzie ciekawego. Mam tutaj przepiękną rzecz, czyli killerka z efektem brokatu. I myślę, że jak najbardziej jest to spoko, żeby go odpalić. Zobaczymy, tamte rakiety były naprawdę dobre, więc nie będzie miał łatwej konkurencji killerek. Ale ja ufam i wierzę, że da radę. No i w ogóle nagrywam na full ekranie, więc możliwe, że będzie musiał być obraz przycięty, a wiem, że jesteście przyzwyczajeni do tego, że macie zawsze szerokokątny obraz, więc tym razem może być trochę cienko z tym, żeby się efekty mieściły. Ale zimno, ja pierniczę. Już zapalniczka nie chcę palić. Killer. A może huk nie był mocniejszy i może rakieta nie wydawała się potężniejsza, ale ten przecudowny efekt naprawdę nie do podrobienia, nie do podrobienia. Dobra, bierzemy jeszcze jakąś dobrą petardkę, co tutaj mamy, i ja będę spadał, a mamy tutaj bulldoga, także może go do wody wrzucimy? A po co? Damy go, o, do ziemi go wepniemy, zrobimy bombę błotną, klasyczek mój. O kurde, tylko takie było to, że ciężko w nim włożyć, żeby się jeszcze nie upieprzyć całemu, to byłoby fajnie. Dobra, i tak się już upieprzyłem. Może tak, o. O, 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 o. Dobra. On nie jest za mocny, tego nie będziemy jakoś przysypywać bardzo. Bad bulldog. No, i ładnie strzelił. No i cały czas słuchać w tle strzały jakieś inne. No i co? Jakiś single shotik na koniec tego krótkiego, ale konkretnego strzelania. Single shot z wyrzutni Psycho Therapy. Więc, a pod kącikiem go walniemy lekkim. Trochę go tak oprzemy od tego krzaczka. O, ale to tak pod minimalnym kącikiem. Z lącikiem dorobionym. Leć maleńki. I też efekt bardzo fajny, dosyć długo utrzymujący się, ale zdecydowanie gorszy od killera. Czy mamy tutaj coś, co was jeszcze zaciekawić? A mamy. Mamy minitora. Tu jest fajne echo, zobaczymy jak strzeli, byleby mnie nie ogłuszył. Bardzo ładnie strzelił. Te Black Spidery to nie, bo to nuda. To same jakieś takie słabizny. O, ale znalazłem petardę Thunder Color i ją sobie jak najbardziej odpalimy. Proszę bardzo. Thunder Color. One raz flary mają, raz nie. Zobaczymy, czy będzie trudniej flara. Nie będzie. I one tak różnie strzają. Była tak słaba tym razem. No i co? Mamy tu jeszcze FP3, tą 0,35 grama. Spróbuję ją w single shotcie odpalić. O, ja ją wepchnę po tym, jak ją podpalę. O, samo, nawet tego nie chciałem zrobić, samo, w sensie chciałem, ale... Wow, tej petardzie chyba pomogło wzmocnienie korpusu, bo była tak głośna, a stałem daleko. No, to zabieram, a resztę papierku to wiecie. Takie moje kawałki z tego zostały, że to już większego znaczenia nie ma, ale sobie dowalimy resztę kartonu. Oczywiście tutaj... co to jest? Bad Bulldog? To chyba mój, który nie wybuchnął do końca. Ale akcja, wywaliło mu zatyczki. Dlatego był taki słaby, że tak się zdziwiłem, a już nie chciałem mówić, że ten, bo te petardy nie są takie złe, ale... Ale kurde, akcja. No to Bad Bulldogowi nie wywaliło korpusu, dlatego był taki. Teraz Nitrox. Ona sobie ładnie poradzi na pewno z tym.
Nie miał szans ten kartonowy korpusik z nitroksem. Uhu, nawet kraterek w ziemi ładny zrobiony. A tutaj jeszcze pod JC05 też nieźle poszarpało. Także... A odpalimy tą rakietę. Siedzi tutaj cały czas. Miałem ją zostawić tak do jakiegoś dużego testu rakiet. Chciałem zrobić Sylwestra, bo mi się uzbierało różnych rakiet, ale nie wiem, czy to będę nagrywał. Odpalimy, bo widzę, że cały czas ktoś trzeba jakieś huki słychać, więc trzeba odpowiedzieć. Więc odpalamy rakietę z zestawu od Diabolo, z Lidla, która mi się zapodziała i została jako ostatnia, więc niech leci. Zapodziała mi się w teście. Ale daleko poszła. To odpowiedzieliśmy przynajmniej tamtym hukom, w tamtą stronę. Ale strzelają, ja nie mogę. No i co no? To tyle w tym stranku. Mam nadzieję, że wam się takie strzelanie by spodobało jeden dzień do Sylwestra. To już jutro, moi drodzy. Tak życzę wszystkim wam bezpiecznego odpalania, z głową rozsądnie, żeby wyrzutnie i wszystko, co kupiliście w tym roku, spełniło wasze oczekiwania. No i my widzimy się już w nowym roku, bo to chyba będzie jeden z ostatnich filmików, jakie zobaczycie. No, jeszcze chyba stafik jutro wam wrzucę, ale to się jeszcze zobaczy. No mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się wkrótce. A tu jeszcze się dymi, kurde, po tej rakiecie i po tym wszystkim. Także mam nadzieję, że się spodobało i co? Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach.